Szanowni Państwo, przechodzimy do czytań druków według jednoczytaniowych. Druk 1441, projekt uchwały w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1441 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. To jest zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Teatru Łaźnianowa na współfinansowanie projektu w ramach programu PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków mechanizmu europejskiego obszaru gospodarczego i norweskiego mechanizmu finansowania. Referuje pani prezydent Magdalena Sroka. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. To jest druk razem z autopoprawką. Obejmuje wkład własny wraz z VAT-em zgodnie ze zmianą wymogów formalnych konkursu w norweskim mechanizmie finansowym i stanowi wyrażenie intencji zabezpieczenia tych środków w przypadku, gdyby któraś z instytucji, a mamy tu dwie instytucje, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Teatr Łaźnianowa, uzyskała dofinansowanie. O tym, czy takie dofinansowanie zostanie uzyskane, dowiemy się oczywiście po przejściu całej procedury, czyli przejściu procedury formalnej i po rozstrzygnięciu przez komitet sterujący decyzji. Tych wniosków z całej Polski powinno być około 600. Ta uchwała ma pozytywną opinię Komisji Kultury. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest pozytywna opinia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania druku 1441. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy, Szanowni Państwo. Druk 1441. Czy wszyscy Państwo jesteście już przygotowani? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę wynik. Proszę? Co jest? Jeszcze jest wynik. Szanowni Państwo, głosów za 24, głosów przeciw. Wstrzymały się 3 osoby. Szanowni Państwo, stwierdzam podjęcie uchwały. Głos formalny. Proszę o wydruk. Pani Przewodnicząca, na wniosek Grupy Radnych Prawa i Sprawiedliwości proszę o pół godziny przerwy. Godziny przerwy, Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 10.20, 20 po 11, tak? Tak? Szanowni Państwo, jest prośba Pani Prezydent, może Państwo zaczekacie. Gdyby Państwo zechcieli być tak życzliwi, jeszcze tą jedną uchwałę, która jest analogiczna, przegłosować, bo ja później mam komisję do spraw strategii i tak dalej, więc byłabym bardzo wdzięczna. To znaczy, co mamy...